W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny, 6 listopada. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy codziennika biblijnego. Dzisiaj prowadzić nas będą dwa hasła. Pierwsze z nich z 77 psalmu: Boże, święta jest droga Twoja. I drugie hasło wyjęte z 16 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Jezus mówi: wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Słowo, które zostało przed chwilą przytoczone, przenosi nas do czasów Jezusa, do Jego narodzin, do Jego zmartwychwstania, do Jego wniebowstąpienia, a potem do czasów zesłania Ducha Świętego. Przenosi nas w tamte czasy, abyśmy mogli zrozumieć właśnie działanie Boga, działanie Ducha Świętego na apostołów, ale także na innych ludzi, ludzi wiary, w tym także i nas. Jak dobrze wiemy, uczniowie Jezusa przebywali z Nim kilka lat, aby słuchać tego, czego On nauczał, aby poznawać Boże prawdy, poznawać działanie Boga w życiu ludzkim oraz aby tym samym przygotować się do przyszłej swojej pracy, do przyszłego swojego powołania. Przed swym wniebowstąpieniem Pan Jezus dał obietnicę swoim uczniom, że już niebawem da im Ducha Świętego jako Ducha Pocieszyciela, jako Ducha Prawdy. Napełnieni Duchem Świętym zostali jakby uzbrojeni w odwagę, uzbrojeni w śmiałość, aby głosić Ewangelię o zmartwychwstałym Chrystusie. My jako chrześcijanie twierdzimy, że podstawą naszej wiary, podstawą naszej nauki jest niesfałszowane Boże Słowo. Słowo, które powinniśmy z radością przyjmować oraz według Niego żyć, według Niego postępować. Ale żeby Kościół chrześcijański był żywym Kościołem, potrzeba w nim jeszcze działania Ducha Świętego, działania sprawującego ożywienie i tworzącego nowe życie. Dlatego też prośmy. Prośby Boga w modlitwach o ten dar, dar Ducha Świętego dla Kościoła, dla nas wszystkich. Bo Duch Święty powołuje nas do życia z Jezusem. Ten Duch zgromadza wokół Słowa Bożego, tworzy żywy zbór Chrystusowy. Duch Święty nas oświeca. Dopiero pod Jego wpływem poznajemy prawdę o sobie, o swoich grzechach i o Bogu, o Jego łasce działającej w Jezusie Chrystusie. Wprowadza nas we wszelką prawdę. Pod Jego wpływem rozumiemy, że bez Jezusa bylibyśmy zgubieni. Ten Duch Święty udziela skutecznej pomocy, doprowadza do poznania grzechu, oświeca i utrzymuje w prawdziwej wierze. Obdarza swoimi darami. Dlatego też żywa przynależność do Jezusa, ścisła z Nim społeczność przez Ducha Świętego jest sprawą najważniejszą dla istoty Kościoła, najważniejszą dla każdego wierzącego, każdego z nas. W dzisiejszym świecie, w tym wszystkim, co niewłaściwie wpływa na życie nas, chrześcijan, tym bardziej powinniśmy prosić naszego Ojca o dar Ducha Świętego i to prosić nieustannie, każdego dnia. Powinniśmy prosić Boga o pomoc w wypełnianiu Jego woli, w wypełnianiu Jego przykazań. To tylko kilka myśli pobudzających nas do
zastanowienia się nad nami i naszym postępowaniem, nad ogromnymi brakami w miłości do Boga, ogromnymi brakami w wypełnianiu Jego przykazań, ogromnymi brakami w miłości do naszych bliźnich i wiele, wiele jeszcze innych. A na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa z listu apostoła Pawła do Filipian z 3 rozdziału. Dlatego padam na kolana przed Ojcem, od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę, żeby obdarzał was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na fundamencie. Niechaj Bóg nam wszystkim dziś i zawsze błogosławi. Zostańcie z Panem Bogiem.